przede wszystkim, z tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w dalszych Simsach. Witam Was w kolejnym odcinku z naszych Simsów Czwóreczek. I ci, którzy pamiętają, ci, którzy byli na live'ie, to tu właśnie żeśmy skończyli rozgrywkę. Po dwóch kolejnych nieudanych próbach zaręczyn ta Siksa dalej nie chciała, no już coraz mniej ją lubię, właściwie to już jej nie lubię, bardziej ją nienawidzę po prostu. Bo już bym chciała rozgrywkę dalej pociągnąć, a się nie da. Niestety nam Benko uciekł, tutaj mamy problem, bo Benko nam uciekł. Oni są w pięknym nastroju, paseczek zielony jest wyżej i ona dalej nie chce się z nim zaręczać, więc puśćmy sobie rozgrywkę. Ona to nam ugotowała, gotowała nam tutaj makaron z serem. Ja tu miałam ich ogarnąć, ale stwierdziłam, że w sumie to możemy to pociągnąć na odcinku, więc generalnie rzecz biorąc będziemy to na tym odcinku właśnie tutaj dalej rozgrywać. Czy ja mogę jakoś tak wziąć i generalnie rzecz biorąc kusić? Nie mogę czegoś przy stole? Nie mogę za bardzo, chyba nie mogę. No dobra, no. O, jak słodko. No tak ze Siksą pozostaniesz. No nie chcę się, słuchajcie, nie chcę się po prostu, nie chcę się z nim związać bardziej, głębiej. Nie wiem po prostu o co jej chodzi. To jest straszne. Chciałam kupić... Gorąco, okej. Chciałam kupić, słuchajcie, jemu książkę, ale niestety jemu książki kupić nie mogę. On jest ogarnięty. Ma ukończone te. Ukończone ma raporty. Oglądaj kanał może, dobra, zobaczmy. Oglądaj romanse, a co? A ona sobie, a bardziej nam, ogarnie tutaj te talerzyki. Posprzątaj. A chyba ten makaron z serem tu został? A chyba nie. Nie wiem, co ten makaron z serem mógłby być. Bo tu mamy mało, dosyć mamy tutaj miejsca, więc nie wiem, czy ten makaron z serem jest. Może oni we fibonku. No, na pewno jest słaby. Nie. To ja chyba posprzątałam. Ma słaby pęcherz, więc ona szybciutko się pójdzie ogarnąć. I będzie zaraz z nim też oczywiście oglądać romanse, bo też jest ogarnięta w sumie. Więc też będzie oglądać razem z nim. I może spróbujemy się po prostu oświadczyć w domu, słuchajcie. Po prostu. Słyszę jakiegoś psa. Benko nam wrócił! Dobra, mamy Benko. Siema, Benko. Siema, ja uszczykuję tutaj. Wróciłem do domku. Jak słodko. Ale że co, czy on się czuje źle? Czy on dalej śmierdzi? Siema, Benko. Chcesz na spacer? Dopiero wróciłeś, wiesz? Siema. Dobra, wiecie co? To ja jeszcze jednak nie będę z nim rozmawiać. Rozbawiona ona jest. No proszę, proszę. Nie będę z nim oglądać tych filmów na razie, no bo wiadomo, tutaj obowiązki są ważniejsze. Więc na szybciutko Benko wykąpiemy. Kąpiel dla Benko. Na szybciutko wykąpiemy Benko, żeby nam znowu już nie uciekł. Czemu nie puściłam do rzeczy? Oj, fajnie zawróciła. Żeby nam Benko nie uciekł. Dobra. Bo muchy dolatają ostro, widzę. Nad tym naszym Benkiem. Więc przydałoby się... No jest szczęśliwy, okej. Przydałoby się go szybciutko wykąpać. Ja chyba kąpałam na tym odcinku, ale on się widocznie szybko zabrudził. Więc już będziemy go ogarniać. Benko wrócił. No dobrze, fajnie. No to nie było go w sumie ile? No pół dnia? Może dzień? Spoko. Pierwszy wlewa wodę, a potem się psa wrzuca. Bo wiadomo, że woda może być różna, może być ciepła, może być zimna. Halo! Halo Simsy, halo twórcy Simsów. Tak nie powinno być. Myciu. No, my ze Toskiem też chodzimy często pod prysznic, bo jest tak gorąco, że trzeba. Po prostu trzeba. Więc my też chodzimy z Toskiem pod prysznic. Bardzo, bardzo często. Ale on sobie sam chodzi pod prysznic też i bardzo się z tego cieszy, że może tam pociapać w tym prysznicu i w ogóle gdzieś tam, wiecie, wody podnapić się jeszcze z prysznica i z brodzika i w ogóle zewsząd, nie? Oczywiście jak nie myjemy go szamponem.
Tylko po prostu jak go tak schładzamy. No, ostatnio po takim spacerze to i ja poszłam pod prysznic, że pierwszy pies poszedł, to potem ja. Pierwszy był pies, bo wiadomo, że jak się psa kąpie, to raczej czystym się nie wychodzi z tej łazienki. Więc pierwszy pies, potem ja. Takie były perypetie nasze. Co robi nasz kolega? Kolega nasz dalej sobie romansuje. Dobra. Ja bym była za tym, żeby oni jeszcze chwilę pogadali, ale ja, może ja bym się oświadczyła w domu, słuchajcie. Po prostu. Nie wiem. Wybaczcie, będzie wam szumić, ale ja nie wytrzymam dłużej. Po prostu jest tak gorąco, że ja muszę ten wiatrak włączyć. A, jupsa, dobra. Klikamy sobie do niego. Ja sobie zejdę już sama. Klikamy sobie tutaj, żeby oglądała ten film, co on ogląda. Ja bym chciała, żeby oni się zaręczyli może w domu, tu się zaręczą w swoim salonie. No wolałam w takim miejscu bardziej charakterystycznym, romantycznym i tak dalej, no ale się nie da. Może w domku, słuchajcie, może coś, no nie wiem. Pochwal kogoś, okej, no spoko. Kup ul, no nie, tego na pewno nie kupisz, absolutnie na pewno nie. 500, o kurczę, zarób 500, no dobra, no to musisz zarobić. O, nawet sobie weszli w interakcję. No dobrze, to nie oglądaj tego telewizora. To może jednak damy radę, słuchajcie. Barabara, może nie, bo zaraz pójdą spać. Obejmij. Popraw humor. Ona chciała go pochwalić. Poczekajcie, to może pochwalimy. Sorry za spanie w tle, ale przecież ja spałam, bo się bardzo źle czułam. Teraz Sebastian śpi, słuchajcie. Teraz ja muszę spać. Rozmawiam o ciepłej pogodzie. O tak, tak, o ciepłej pogodzie koniecznie. Pokaż zdjęcia. Ryzykowne pytanie. Nie. Nie chcę przyjaciółmi. O dawnych czasach żartuj. Dobra, możemy pożartować o tym, że się 3 razy już, czy tam 4 nawet doświadczał. Pochwal szczerze. O właśnie. Możemy tak zrobić. Jak tam Benko nasz? Co robisz, Benko? Benko sobie jak zwykle hasa, dobra. A, tutaj mam jakieś romansidło, nam leci, okej. Dobra, no słuchajcie, generalnie rzecz biorąc powinno być fajne. Tak, jest bardzo gorąco, jest po 32 stopnie na dworze i jest masakra. Jest absolutnie masakra. Czemu ona ma żółty? Aha, bo ona ma energię słabą. No dobra, rozumiem. Ona ma słabą energię. Nie wiem, co się stało, ale fajnie. Ale fajnie. Dobra, wiecie co, spróbujemy się z nim oświadczyć. Nie będę się już jakoś ubierała. Ja po prostu naprawdę wezmę i wiecie... drzwi łacha z lemmingów. Dobra, podrzemy tego łacha. Z nas darli łacha tam w tym... W Simsach, trójkach, to teraz my będziemy drzeć łacha. Dobra, na pochmurną? Nie, no co ty, plotkuj. Może tak. Może po całej z pasją. Czekajcie. Nie ma po całej z pasją. O jest, po całej. Czekajcie, bo mi gdzieś telefonik wstrykał, a to jest dosyć ważna sprawa. Ja wam o tej sprawie powiem, ale jak się wszystko rozwiąże. Tak, to jest ważna sprawa. Dobra, czekajcie, dobra. Dobra, no nie, to za długo, za dużo pisania było. Ja muszę to później odczytać. No ale halo, człowieku. Nie, człowieku, ty nie będziesz mu telewizji. Ty masz się z nią tutaj integrować. Bardziej niż zwykle. Siema pieseł. Aha, dobra, to się pointegrowali. On gada o dzieciach. Okej. To jednak narzekanie nie było zbyt dobre, ale okej, ma plusika. Więc spoko. Mrał. Też tak chciała. Mrał. O, jajko. Mrał. Dobra, słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz. Obściskuj się. A, o nie, jest, oświadczę, sorry. Dobra, to może ucałujemy dłonie i może się oświadczymy. Całej dłonie, dobra. Nie. Może wręczymy róże. Barabara to może później, byłoby fajnie, po świadczynach, romantycznie. My się po prostu, słuchajcie, oświadczamy naprawdę już co odcinek. I ta Franca nie chce, po prostu nie chce. Mrał.
Słodko. Tylko błagam, daj mu już tą szansę, proszę cię. Daj mu tą szansę. Nie. Przyjęła. Wow. Mamy to. Słuchajcie, mamy to. Jest dosyć ciemno jak zwykle w tych Simsach. Jest mega ciemno. Mamy to, słuchajcie. Jaj. Wiecie co? Ja zrobię może taki mały myczek. Nie wiem, czy mogę. Chyba nie mogę podczas oświadczeń. Szkoda. Będą ciemne miniaturki, przykro mi bardzo. Będą ciemne miniaturki. Czy to się tak da? Nie. Tak się nie da? Nie da się. Dobra. Bo coś zaraz poknocę. Ja! Nareszcie! Ty mała Sikso! Ty mała Sikso, ty jedna, ty! No! Nareszcie! Czekaj, że chcę już jakoś ustawić sensownie. Co by chociaż, wiecie, jakoś tak sensownie było to zrobione. No, come on, nie te guziki! Trochę wyżej. O, w ten sposób jest idealnie. Dobra. W ten sposób jest idealnie. Tutaj nie chcę z bardzo jego, a może jego też, tego biedny, uniżony Sim. Biedny, uniżony Sim po prostu tyle razy próbował. Tyle razy próbował, słuchajcie. Tyle razy! Nareszcie! O, to mi się bardziej podoba. O, słodko! Nareszcie! No przecież ile razy można? O, so sweetie! Dobra, słuchajcie, no nie będziemy się już tym bardzo podniecać. Ojoj, jest siema! No tak, jestem twoją przyszłą żoną! Nie mamy kasy, to nic. Dobra. Bum. Dobra, ale fajnie. Okej. Tak, zaręczyliśmy się. Dobra. Zobaczcie za szumę, ale nie jestem w stanie. Ona myśli o łóżku. To w sumie czemu nie? To w sumie czemu nie? Planuj wesele. Nie, nie, nie. To jeszcze nie. Też nie. Barabara. Hej, ale zaraz. Ale zaraz jeszcze. Ale chwila. To tak już? Rozmawiaj. Bez żadnego tego? No dobra, widzę, że się kochają. Trochę mnie szło. Jeszcze był piesek, jeszcze był świadkiem tych zaręczyn. Jej, super. Jeszcze do niej poszedł, no spoko. Mam miskę pełną, więc jest spoko. Dobra. Okej. Okay. Gdzie mam tą łyżeczką? Ten pies po środku, nie wierzę. Dobra, ale... No i tyle muzyczek, nareszcie. Lubię tą muzyczkę właśnie, tą muzyczkę lubię jak się barawarują. Bardzo to lubię, powiem szczerze. Tylko teraz tej muzyczki nie słychać. No dobra, ale teraz mamy... Możemy teraz pełnoprawnie na to popatrzeć, ponieważ są już przyszłym małżeństwem. Tak, no nie pełnoprawnie, tak w połowie prawnie. Ale się cieszę. Albo już chyba, że coś może nie tak, że może tą simkę źle zrobiłam, może dała mnie tą cechę, może ona woli dziewczynki, może co innego itd. itp., tak? Dobra, no i sobie śpią. A nie, nie śpią, okej. Okay. Halo, chłopcze, śpi. Bo to tym razem tak niestandardowo, tak? Czyli baba usnęła, a chłop nie. Okej, okay. I znowu jest jeps, jeps. No było jeps, jeps, dobra. Benko, gdzie śpisz? Ohohoho. Ja bym mu tu chciała jakieś posłanko zrobić, ale myślę, że nie prędko. O, Dziusiu, mały, na posłanku leć. Zeskniłaś się za panciostwem, tak? Ja rozumiem. O, Boże, to jest słodkie. Klikamy, bum. Za panciostwem się stęsknił. Co jest? Lato! Lato przyszło, słuchajcie. Lato przyszło. Okej. Okay. Zielisty nastrój. No dobra. Która mamy godzinę? 7 rano, niedziela. Mamy wolne, słuchajcie. Mamy wolne. On jest oczywiście głodny i tak dalej. O nie! O tak! Chciałam powiedzieć. O tak! To jest czysty Atos. O fuck! Nie mogę z tego psa po prostu. Te łapcie i te plamki i to wszystko tutaj takie fajne rozłożone po prostu na podłodze.
Boże, jakie to słodkościowe jest. Okej, słuchajcie. No generalnie rzecz biorąc, Atos ma tutaj jeszcze dużo plamek. Atos ma tu plamki całą, ma brzusio plamkowaty, tu ma białe brzusio w ogóle, dupkę ma białą, co też jest dziwne dla mnie, no ale ma białą dupkę. Także tu ma dużo plamek takich różnych. Ma też kilka plamek na łapkach czarnych. Znaczy ja mogłabym w sumie Atosa zrobić, w sensie na przykład bez jakichś plamek, nie? Bo takiego nietypowego Atosa. Ale ja nie chciałam, tak? Przyznam się szczerze, że nie robię swoich simów, swoich tych, więc znaczy nie robię swoich postaci z życia realnego w Simsach, ale to jest takie słodkie. Dobra, okej, okay, to co? To on się pójdzie ogarnąć. Nie mamy kasy, a jest niedziela, no dobra. Dobra, tu możemy się ogarnąć, więc skorzystaj. Tu musimy zrobić tak. Umyj ręce, umyj zęby. Prysznicę nie musisz sobie brać, więc spoko. Tutaj musimy sobie pustą miskę i schować. Nie, to musimy poczekać, dobra? Babeczka jeszcze śpioszka. No ja bym chciała teraz tak, powiedzcie mi, mamy zaręczyny, więc powiedzcie mi, mi się pysie, jebzi. co robimy z weselem? Ile potrzeba na wesele? Macie jakieś pomysły, co robimy z weselem? Czy jakąś taką lokalizację im zrobić specjalną na wesele? Czy to w jakiś taki sposób można zrobić, że można sobie wynająć bar i po prostu w tym barze to wesele zrobić? Tak mi się wydaje, że coś takiego było. Że po prostu w barze się robiło i po prostu do łuk tam się postawiło. Ale w sumie zrobiłam takie na moment taką lokalizację weselną, którą mogłabym po prostu postawić. Ja tak najczęściej robiłam w Simsach w trójkach. Po prostu robiłam taką lokalizację i tam po prostu były stoły, tam był właśnie łuk weselny. Napełnij miskę, dobra. I takie różne. Ej, ale. Halo! Dobra, zbagował nam się troszeczkę, dobra, sorry, nie chciałam. O, jaka fajna miareczka. Podoba mi się, dobra. Co ty możesz zjeść? Co ty możesz zjeść? Gotuj, wyrzuć. Tak, wyrzuć to jedzenie. No i może weźmiemy sobie więcej opcji. Otwórz. Co my tu mamy? Pewnie sałatka nam się zepsuła, prawda? Tak jest, sałatka się zepsuła. Okej, okay, to on sobie zje coś na szybko, bo na śniadanko za bardzo nic nie mamy. Podaj śniadanie. A może podamy tą jajecznicę, zobaczymy tej naszej przyszłej królowej. Tak bardzo się o nią starał. W sumie czemu nie? Może mu się uda, słuchajcie, może mu się uda. O, wyrzucił jedzonko, super. Pozmywał. Dobra. Może mu się uda jajeczniczkę zrobić. Kasa nam się kurczy, to nic. Ale co, że niby... O co chodzi? Aha, nie masz gdzie gotować. Rozumiem. Dobra, to czekaj, już ci pomagam. Już ci pomagam, już chowam do wyposażenia. Czekajcie, tylko chciałabym... O, właśnie. O, co to jest? Lodówkowe świąteczności, ale słodkie. Ale że niby co ja mogę to zrobić, gdzie mogę to zrobić? Dobra, nie wiem. Nieistotne. Nieistotne aktualnie, bo aktualnie mamy już co do tego. Aktualnie to schowamy sobie... Chyba... Nie. To chcę tu. Dobra. I teraz to chcę tu. O, mogę to sobie w różnych pozycjach ustawić. Okej, okay, fajnie. Dobra, to przygotuj dalej. Sprzątnij, kontynuuj. Tak myślałam. No ale to ozdobnik właśnie można wyrzucić po to, żeby potem go zrobić z powrotem. Okej, okay, co ty robisz, moja droga? Wykąp się. Okej, okay, niech się wykąpię. Jego królowa bierze kąpiel, a on do niej robi śniadanko. No, przyjemnie, przyjemnie, nie powiem. Ale gdzie ta sól? Ajajaj. Gdzie ta sól? Ale nie widziała, nie przejmuj się, jest. Uważaj, no. Jest na górze, więc nie widziała. Jezu, kochany, co tu się dzieje? Miskę się trzymie. Dobra, może damy radę, chociaż, żeby była chociaż dobra, normalna. To będzie spoko. Nie przypal jej i nie zepsuj, please. Nie zepsuj tego romantycznego nastroju.
Wiecie, bo możemy na przykład w tym tygodniu odkładać sobie kasę na to, żeby właśnie mieć ślub, tak? Mieć wesele. Tylko pytanie jest dla Was takie, że... Wow, normalna jakość. Pięknie. Pięknie, że jest normalna jakość. Ona sobie bierze kąpiel, więc ona jak sobie tą kąpiel weźmie, to szybko z nim zje śniadanko. No niestety nie zjemy razem. No, wygląda to apetycznie, powiem szczerze. Skusiłabym się na tego jajeczniczka. A z tym bekonem? Dlaczego nie w sumie? Ja za bekonem jakoś tak nie to, żebym bardzo mocno szalała. Ale w sumie czemu nie? Możemy w tym tygodniu, w sensie to będą jakieś 2-3 odcinki, pozbierać kasę na wesele i zrobić im takie wesele. Na pewno ja poza nagraniem zrobię im jakiś strój adekwatny do ślubu. Oczywiście do wesela. No i po weselu chciałabym też od razu zrobić dziecko, tak? Po prostu stworzyć nam dzieciątko. Piszcie swoje propozycje imion, piszcie właśnie propozycje wesela, co zrobić, jak najlepiej jest to zrobić, gdzie najlepiej jest to zrobić. Pewny siebie, no nareszcie, chłopie, może być pewny siebie, chłopie, super. Dobra, czy ona się już wykąpała? Tak, ona idzie po jajeczniczkę, super. Weź porcję, pięknie. Więc po prostu, no fajnie, bo ona zmienia strój, super. Chyba, nie wiem nawet, muszę im te strój też pozmieniać. Więc fajnie by było po prostu porobić, opróżni. No dobra, musisz opróżnić, skoro tak, to tak. To możemy już do lodówki schować. Też muszę odtworzyć ten domek, w którym mieliśmy mieszkać. Ten domek jest bardzo, bardzo drogi. Opróżniłeś czy nie opróżniłeś? Co ty żeś zrobił teraz? Ja bym chciała, żebyś ty wypił kawę, zapasz kawę. Okej. Okay. Nie. Nie, na to ja ci nie pozwolę. Nie. Wyrzuć. Halo, człowieku. Nie wierzę, no dobra. Kawa się będzie parzyć, a on tu może ten ogarnie. No czego ty się złościsz? Czego ty się złościsz? Dobra, co mamy? Dobra. No dobra, to fajnie, że zaparzyłeś kawę, no dobra, śmieci leżą. Mogę te śmieci chociażby wyrzucić na zewnątrz? Nie mogę, czekajcie, może tak inaczej. Mogę, dobra, to ja to szybko wyrzucę. Ale tu jest ciemno strasznie w tych Simsach, straszliwie. Ja to szybko wyrzucę tam, żeby ona nie jadła przy tych śmieciach tutaj. A i ten piesio tu czeka. Piesio, a ty masz twoje jedzonko. Uciekinierzu ty. No poczekaj, no jak już żeś usiadł, to poczekaj, no Bożesz kochany. Wypij tą kawę. Czy on jej podał kawę? Dobra, czekajcie, to ja uznam, że on jej podał kawę. Wypij coś. Nie, on chyba jej tej kawy nie podał, ale dobra, nie podał jej tej kawy. Dobra, to już dwóch kaw nie będziemy kazali pić. O Jezu, ktoś się jakiś taki baz włączył. Z jakim mam plan na dzisiaj? On dzisiaj jest niedziela, więc będziemy pewnie dzisiaj troszeczkę koksać swoje umiejętności. O, gadają o piesku. Swoje umiejętności. Ja bym też chciała spędzić czas z pisełkiem. Bardzo, bardzo bym chciała spędzić czas z pisełkiem. Gorące czy tej kawy? Czy od obecności swojej ukochanej? No, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Także ona zaraz spędzi czas z pisełkiem. A on musi gdzieś pójść po logikę, nie? To musi gdzieś pójść. Chciałam kupić im oczywiście książkę do logiki, no ale nie stać mnie, niestety. Niestety mnie nie stać. Co ty chcesz robić? Wypij. Nie, ty nie będziesz nic pił. A wodę chcesz pić, bo ci może gorąco. Nie. Ty to posprzątasz. Dobra. To posprzątasz i te śmieci posprzątasz tutaj, bo te śmieci tutaj nie mogą tak leżeć. Czekajcie, bo gdzie ja jestem? Tu jest mega ciemno. O, tu będzie mi lepiej w ten sposób. To mnie trochę rzuciło się z tym, że jest tak bardzo ciemno na dworze. To nie jest normalne. Tak naprawdę. To nie do końca jest w porządku. No przecież jest godzina 10, a jest tak ciemno, jakby nie wiadomo, która godzina była po zmierzchu. No to nie do końca jest fajne. Serio. Dobrze, gdzie ty jesteś? Aha, tutaj sobie pijesz. To może sobie usiądziesz, co? Chociażby.
Usiądź sobie tutaj ładnie, koleżanko. Dobra, słuchajcie, po nie wiem ilu próbach, jak to komuś będzie się chciało, to niech policzy. Dwa, trzy, chyba pięciu próbach, zaręczyliśmy się z nią w końcu. Oj, twój pęcherz, widzę, widzę, dobra, już. Już, dobrze, proszę bardzo, skorzystaj. Więc po tylu próbach po prostu nareszcie nam się udało. No z kawą do siku, dobra, spoko. On się wybierze na jakąś parcelę. Tam, gdzie są szachy. Będziemy teraz szukać. Podróżuj. Nie mam kasy nawet w weterynarię. Nam, 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 nam. Przenieś rodzinę, podróżuj. No, podróżuj chcę. Ja chcę tylko, żeby on sam podróżował. Nikogo więcej. No, a gdzie on się wybierze, to nie wiem jeszcze. Co tam się stało? Chcesz piłę się? Masz piłę się przecież. Masz piłę się przecież. Nie wiem, gdzie mogą być szachy. Więc będę celowała na czuja. Gdzie mogą być szachy? Jaśmin, to nie, to raczej nie. Plac Sobola. Miejsce dla czworonogów, to też nie. Weterynaria też nie. Można byłoby z tym naszym pojechać tam, ale generalnie rzecz biorąc, niestety nie bardzo mamy możliwość. Bo nie mam pieniędzy po prostu. Rybki tu są, tutaj mamy, co tu jest? Klub Kaliko. Elegancki klub. O, to ciekawe. Market to też nie. Tu mam jakąś rodzinkę. Lynx. O matko, ile kotów. O matko, kobieta. Jak ta lala, nie wiem co to jest właściwie. No kurka wodna. No kurka wodna. Kocia miejscówka. Okej. Nie ma niczego takiego? Miejsce wraku, aha. Trzeba by się było tam wybrać, ale ja bym chciała wybrać się gdzieś, gdzie są szachy. Nie wiem, czy to są szachy, raczej wątpię. Polecimy tutaj, zobaczymy, czy tutaj są jak coś z szachami. Może tutaj by było coś z szachami? Ja myślę, że tutaj będzie coś z szachami. Dobra, niech on wczyta miejscówkę. Oczywiście my zaraz będziemy się zajmować nią, a nie nim. Tylko chcę zrobić tak, żeby on po prostu mógł te szachy ogarnąć i ja zaraz będę szła do niej. Będziemy bawić się z psem i będziemy go uczyć różnych rzeczy. Bo jest lato, więc warto z pieskiem trochę popracować. Jak tu jest ciemno w tych Simsach, jak mnie to irytuje, nie wiem, normalnie nie mam pojęcia. Tak czy inaczej irytuje mnie to bardzo. Tym bardziej, że mam jeszcze słońce z tyłu. O, są szachy, są szachy, są szachy. Więc graj. Graj tylko, nie. Graj. Dobra. I my tutaj chcemy oczywiście ją w domu. Nie, przełącz kontrolę, o tak. Tak, i ja sobie po prostu teraz tam będę grać w te szachy, żeby mieć ten awans. Ona tu zaraz pójdzie z pieseczkiem. Zresztą zaraz będzie też oglądała potem komediowe programy. Może kogoś w końcu poznamy, bo tak trochę w domu siedzimy i tak trochę w tym domu usiedli. Dobra, czekajcie, gdzie jest pieseczek? Ja bym chciała, żeby ona podróżowała. Co ty chcesz? Nie, ty nie będziesz pomagać sieci, bo na razie nie. Jest lato, więc nie. Podróżuj, 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 podróżuj. Oczywiście z Benkiem. I polecimy sobie do psiego parku. No, halo? Dobra. Ogarnięci są, więc jest spoko. Dlatego właśnie kusi mnie ten park tutaj. To jest ten pieski park. I tu też mnie kusi w sumie. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj mnie kusi, ale. Tutaj nie widzę niczego specjalnego, nie wiem, zaraz jak będę może sama grała, to ogarnę.
Dobra, tutaj wiemy. Podróżuj. Dobra, okej. To co? Kuśmy ten park tutaj. To nie jest park, tutaj chcę. Tutaj chcę. Bo tu jeszcze jest fajnie. Plac czegoś tam. Może tu pójdziemy pierw. Słuchajcie, może tu pójdziemy pierw, a może po prostu obok jest to. Może to jest obok, nie wiem. Ale chcę podróżować właśnie z moim pieskiem. No i chciałabym go czegoś nauczyć, bo go w sumie nie uczymy niczego. Ta nasza rozgrywka jest taka trochę. Ostatnio się stała taka monotonna trochę, taka trochę prywatna, zamalająca. Ja to powinna, wiecie, tak, wiecie, nakręcać, 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 wiecie, rozgrywkę, wiecie, żebyście mieli ochotę z mnie oglądać, a nie tak zamulać. Tak nie może być. A ja przy Simsach jestem taka, wiecie, przy Simsach, przy Minecrafcie, to jest taki chill, nie? No to jest tak fajnie. Dobra, a co ty chcesz do mojego psa? Halo, fajny jesteś? A taki może być. Dobra, sorry. Mamy tutaj agility, to wiedziałam. Mamy tu ławeczki. Ławeczki, i tu są, co to jest? To jest jakiś piesek, ale to jest jakiś. Co to jest za piesek? Ja się pytam się, halo. To jest bokser, czy to jest jakiś. Co to jest? Śmierdzioszkarz na pewno. Jesteś głodny. Cudownie, okej. Dobra, ja bym poszła na badania naszego pieska, ale no niestety nie bardzo mam jak, więc tutaj. Co to jest? Baw się w morskiego potwora. Nie, dzięki. Nie skorzystam. Tu mamy jakąś. Co to jest? To jest coś dla psów. Skorzystaj z łazienki. A, okej, to nie jest dla psów, to jest dla nas, okej. O, patrzcie, są szachy. No dobra. Dobra, są szachy. Dobra, to będziemy wiedzieć, że są szachy. Dobra. Ja bym chciała, aby naszego Benka trochę, słuchajcie, mocować się troszeczkę. Dziewczynki, nie bro. Ale Pysia! Nie wolno, Pysiu! Co ty robisz? No. Żeby się z Benkiem trochę pomocować. Tak, krótki spacer możemy też ogarnąć, ale wyszczotkujemy pierw. Daj przysmak. Oczywiście już możemy zacząć to ogarnąć. Ojojoj, Benko! No co, ty niepoważny jesteś? Wiem, że gościu jest taki se, ale no bez przesady. No co? No dobra, przytul. Weź na smycz. Dobra, z Instagram to już mamy niby, nie robiłam tego. Pogłaszcz, poproś o załatwienie się tam było. Pogłębiona rozmowa, ciekawe. Dobra. No pozwól. Ej, dobra, chwila. Okej, ja musiałam też dzisiaj go trochę pouczyć rzeczy. Wyjątkowa więź plus 100. Benko jest szczęśliwy i chce poczuć wyjątkową więź z Simką o imieniu. Pewnie, że chcemy. To chyba logiczne, nie? To jest takie słodkie. To jest takie słodkie. Jeps! I to jeps u tych Simsów. Wiecznie jeps i jeps. Czy ona ma podartą koszulkę? Jak to wygląda w ogóle? Tak z daleka jak taka podarta koszulka. Muszę ją w końcu zmienić. Słodko. Szutkujemy cię, pogłaszcz. Rozmawiaj, to nie, pozwól, to nie, to nie, to już mamy. Towarzyszem. Okej, okay, dobry przyjaciel. Tak chcę być, żebym był moim towarzyszem, oczywiście. O, to tak my robimy tak samo. Od lat. Jak słodko. Dobra, robimy zdjęcie. Robimy zdjęcie. A co? Ten gościu nam to na zdjęciu niepotrzebny. Nie wiem, kim jesteś w człowieku, ale. No, ja nie chcę cię na moim zdjęciu. Dobra, okej. Okay.
Wow, czekajcie, 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 co się zawiesiło. Mamy ciepłą pogodę, więc jest fajnie. Dobra, Benko stają się towarzyszami. Super, 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 super. Mega super, dobra. Ja bym chciała, żeby on się załatwił, oczywiście. Mocuj się nie. Daj przysmak, nie chcę zmieniać na przysmak już. Dobra, to nie, to nie, to nie. Ja bym chciała tutaj się ogarnąć. O, właśnie. Oczywiście posprzątamy po piesku, nie wiadomo. Cieszysz się też. Chciałabym bardzo powiedzieć, że nasz pies nie ucieka, więc nie potrzebuje smyczy, no ale jednak. Dobra, to ja tutaj posprzątam. Mogę to zebrać? Nie mogę. A czego ty się drzesz, co? No hello. Sorry ci bardzo. Dobra. Podnieś. No kałuży nie posprzątam niestety, przykro mi bardzo. Dobra, podniosła. To teraz zrobimy tak. Drap w ulubionym miejscu oczywiście zrobimy sobie. Zrobimy sobie mocuj się. Zrobimy sobie oczywiście, co ja mogę zrobić? Iść pobiegać. Nie, nie, nie. Ja bym chciała oczywiście wyuczone polecenia. Mamy tylko siat, ok? Tresura. Daj głos, leżeć, turlesi. To zaczniemy od leżeć, tak standardowo. No, chodź. Tak, ten plac należy do tego parku, nie? Po prostu jest taki, o, plac, nie? Także tutaj fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Trochę ten plac przypomina tak bardzo trochę nasz plac. Nasz plac właśnie tu przy domu. Bo po prostu nowy poziom, umiejętność wyzysłania zwierząt. Super. Bo tak u nas też tak w sumie jest. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Weterynarza odjedź. O proszę, o proszę, proszę. No dobra. Ciekawe, ciekawe. Nawet tutaj widzę troszeczkę rzeczy w środku. Są gabinety. No dobra, bardzo ciekawe. Tak, ten plac jest taki jak u nas, słuchajcie. Tylko no, u nas mamy jedną ścieżkę porządną i po bokach są po prostu ławeczki, są jakieś zakola, są też. Siema, przyszłaś mi posprawdzać? Są też oczywiście. Nie patrzyłeś na mnie, no mam widownię, słuchajcie, no nie wierzę. Są też. Co są? O, i brawo! To Anna jest i w ogóle takie ławeczki i tak dalej. Gdzie patrzy? Oj, i łapką takiego boxer dosłownie. Identycznie po prostu. Brawo ty! Właśnie przed posiadaniem dziecka chciałabym tego psa nauczyć wszystkiego, nie? Dobra. Na moment przełączymy sobie kontrolę nad drugim simem. Utrzymuj kontakt z... Okej, okay, może mamy kogoś ciekawego? Nie, nie mamy kogoś ciekawego. A wiecie co, przeniesiemy to sima. Przeniesiemy to sima i ty będziesz sobie dalej grał w szachy. Ale tutaj po prostu... O, grają w szachy. Dobra. Dobra. Mamy jeszcze jakieś szachy tutaj, czy nie mamy szachów? No chyba nie mamy szachów, nie mamy szachów, nie mamy szachów! A jak on tam z tymi szachami w ogóle? Poziom drugi, 1/2. No dobra, no dobra. Czekajcie, co jest tutaj? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie są umiejętności, halo? Zawsze się gubię. Zawsze się gubię. Okej, dopiero co uzyskał te umiejętności. Mogłabym być perfidna i zrobić tak, żeby... zawołać tą osobę jedną, a potem po prostu drugą ogarnąć. No dobra. Poczekam, niech on sobie tutaj coś porobi ciekawego. Aha, komórka. No dobra. No spoko. Dobra. Jak tam nasza babeczka? Nauczyłaś go? Czy nie nauczyłaś go? Bo w końcu nie wiem. Oj, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Tak też nie. O, właśnie. Okej, okay, nauczył się leżeć. Dobra. Umiejętność stresowania zwierząt. Super, 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 super. Dobra. Mamy całe powiadomienia i w ogóle, w ogóle. No to co, będziemy uczyć dalej się, słuchajcie. Dalej będziemy się uczyć.
Nie chcę go brać na smycz, nie potrzebuję tego absolutnie. Tresura, daj głos, tulaj się. No i zaraz będziemy kończyć, słuchajcie, zaraz będziemy kończyć, bo już nagrywamy całkiem sporo czasu. Całkiem sporo czasu. Ja po prostu się ogarnę i po prostu, co chciałam powiedzieć, i po prostu będziemy kończyć. Okej, niech sobie pogadają. No, jakie to jest słodkie! Jakie to jest słodkościowe! O, je! Słodko, gdzie jesteś? Tu jesteś. O Jezu! Ale co? Halo? Ale. Dlaczego? Dlaczego? Okej? No dobra. Ale weźcie lepiej rozmawiaj z nim, a nie plotkuj, pochwal. Nie. Nie, bo się zje. Weź w ogóle tego gościa, wywal stąd. Czekajcie, no musimy to ogarnąć tutaj. Nie ma tych wolnych szachów? Nie ma tu. Ale mogę sobie z nimi pogadać, okej, to będziemy gadać. Dobra. Zawołaj, przedpowiadanie, zabawne powiadanie. Dobra, nie będzie przyjazne powiadanie. Właśnie tutaj ten gościu usiadł, no świetnie. Dobra. Właśnie się zmienili wszyscy, no dobra. No ale pogadamy sobie. To chociaż sobie spotkamy kilku fajnych ludzi, widzę tutaj stoi, więc. Czy tutaj ten jest całkiem, widzę spoko, ten jest spoko, ten taki. Ten tam też od mojego psa nie bardzo chciał. Więc na szybko sobie tu ogarniemy. A ty co to jesteś? Po ciemku taka ubrana. Pocałuj. No nie możesz pocałować jej, bo na szkoli psa. Chodź tutaj po prostu stań i może pogadasz z nimi chwilkę. O Jezu, jak to wygląda źle. Laska ma duże piersi i oddzieloną sukienkę, która wygląda źle. O dobra, okej, graj. Graj. Dalej graj. Dobra, poszło. Dobra, poszło. Okej. Co tu się pojawiło? Okej, dresowanie zwierząt, super. Jaka umiejętność? Okej, dobra, wykorzystuję. O, dobra, już wiem. Dobra, słuchajcie, okej, to oni sobie będą grać, a ona tam dresuje tego pieseczka. Ja bym bardzo chciała go, czymś się nauczył. Benko, co ty robisz? Ja tylko chcę zobaczyć wyuczone polecenia. Tak, mamy, czyli co mogę teraz go nauczyć? Poczekajcie. Jeszcze zobaczymy. O, proszę, noga, daj głos, łapa, ćwicz sztuczki, zdech pies. Bardzo nie lubię nie lubię tej komendy. Lepiej byłoby, gdyby to było coś innego, a nie ten zdech pies. Nie lubię takiego, nie wiem, puf, padł. Bardziej padni, a nie takie coś. To mi się nie podoba. No jakieś dzieciątko chodzi sobie. Co możemy zrobić? Benko, chcesz agility? Okej, no dobra. Biegaj przez tor przeszkód ze zwierzakiem o imieniu. Proszę bardzo, będziemy biegać. Ty sobie tutaj ćwiczysz szachy, ty sobie te szachy ćwicz. O, tu jest jakiś fajny koleś, ty mogłabyś się zaprzyjaźnić. Widać, że jest spoko. Okej, dobra. Czy ty właśnie. Tak, jakie to jest zgromadzenie w ogóle? Jakie to zgromadzenie w ogóle jest? Wow! Czy on w ogóle ma w kontaktach tych ludzi tutaj? No ma, słuchajcie, ma. Właśnie poznał sporo swoich, myślę, przyszłych przyjaciół. No tutaj nie, tutaj nie. Nawet pieska poznał, spoko. Jej musimy jeszcze kogoś poznać. Śmieszne. Wygadają pieski, spoko. Jakie tu jest zgromadzenie. Dobra, my biegniemy z pieskiem przez agility. Oh,
Nie krzycz na niego! Czemu się złościsz? Nie przeskoczył tego, bo nie umie jeszcze. Dobra. O, poszło! Jaj! Pięknie. No, tu może być problem. Ale poszło! Problem dlatego, że nie widać co wyjścia, nie? Jest to za zakręcone. Ale dobrze, fajnie poszło. Błędy 3 na 20. Nie jest źle. Ej, na pierwsza agility to nie jest źle. Serio, serio. Dobra. Nie jest źle, ale może będzie... No dobra, rozumiem. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, a tym myślę, że zakończymy nasz tutaj piękny tor przeszkód. Pożegnaj. Nie, pożegnasz. Tor przeszkód. No i zakończymy oczywiście nasz też... nasz filmik, słuchajcie, bo myślę, że wystarczy. W dzisiejszym filmiku działo się bardzo, bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy. Oj, ten świński ogonek bokserowy, tak, tak. Świetnie go zrobili, świetnie zrobili tego pieska. Dobra, to co, to ja się z tym żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Oczywiście, no jaki mądry piesek. Okej, dobra, trzymajcie... Ojej! Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!